Cofamy się. Robię to specjalnie dla radnego Kality. Momencik, muszę odnaleźć dokumenty. Szanowni Państwo, przechodzimy do druku 1576, projekt uchwał w trybie jednego czytania. Minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do końca zakończenia dyskusji nad projektem. Projekt dotyczy ustalenia kierunków działań dla prezydenta mających na celu umieszczenie na stronie internetowej miasta Krakowa danych dotyczących przetargów i umów. Od tego momentu zacznę zasilać świnkę. Bardzo Państwa proszę o ciszę. Prosiłabym o ciszę. Chwała także o ciszę, proszę. Proszę o ciszę. Umieszczenie na stronie internetowej danych dotyczących przetargów i umów zawieranych przez miasto Kraków. Druk 1576 referuje pan Adam Kalita. Bardzo proszę. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, to jest jakby konsekwencja takiej uchwały, którą podjął Urząd Rady Miasta Krakowa w zeszłym roku, takiej uchwały kierunkowej, która mówiła o tym, że na stronie Miasta Kraków będzie się pokazywał budżet Miasta Krakowa w aktualnym stanie, jak Państwo wiedzą, uchwalony na przykład dzisiaj budżet będzie zaraz po nowym roku wielokrotnie nowelizowany i to był taki początek pomysłu na to, żeby ujawniać mieszkańcom, ale także wszystkim zainteresowanym dane dotyczące tego, co w mieście się dzieje. I to jest projekt uchwały mówiący o tym, że na stronie miasta Krakowa pojawią się dwa centralne rejestry. Jeden rejestr przetargów i wyników tych przetargów, drugi umów. Tu była wątpliwość, jeżeli chodzi o przetargi, bo na stronach miasta w różnych miejscach pojawiały się oczywiście informacje o przetargach i chodziło jednak o to, żeby stworzyć taki centralny rejestr, który w bardzo prosty sposób będzie wiadomo, czego dotyczy przetarg, kto go wygrał. Natomiast jeżeli chodzi o umowy, no, sprawa jest bardziej skomplikowana ze względu na bardzo dużą ilość umów, to jest ponad 8 tysięcy umów, ale myślę, że to też jest do przeskoczenia przez pracowników Urzędu Miasta. Proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję i przepraszam, że ze względu na moją nieobecność trzeba było zakłóciłem harmonogram pracy Rady. Dziękuję. Tu jest pozytywna opinia prezydenta z uwagami, tak? Czy są uwagi dotyczące niniejszej sprawy? Procedujemy 1576. Nie widzę. Głosowanie według życzenia Rady w bloku głosowań. Przechodzimy dalej.